Któremu Pan Bóg także nie oszczędził
Święty Wicenta, Paweł, nasz założyciel naszego zgromadzenia, mówi: Wy jesteście naszymi panami. Jan Paweł II mówił: Wy jesteście skarbem Kościoła. I w tych słowach nie było jakiejś przesady, to nie był jakiś tani komplement. Bo Jan Paweł II nie wygłaszał tani komplementów. Jak on już coś powiedział, to ważyło. Jego słowo miało niezwykłą moc. Jego słowo było bardzo autentyczne. I on wiedział, że to jest prawda. Że ludzie dźwigający z wiarą krzyż są skarbem Kościoła. Jesteście skarbem tego świata. Bo kto z wiarą dźwiga krzyż, ten kocha Boga bezgranicznie. Całym sobą, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym cierpiącym ciałem. Ale kiedyś podczas spotkania z kolejnym Jan Paweł II wypowiedział chyba jeszcze piękniejsze słowa. Jeszcze bardziej wstrząsające, ale prawdziwe. Spotkał się z ludźmi chorymi, na to spotkanie przyszli ludzie chorzy po kulach. Niektórzy zostali przywiezieni na wózkach. Niektórzy zostali przywiezieni na łóżkach. Na twarzach wielu chorych widać było taki grymas wielkiego cierpienia, wielkiego bólu. Jan Paweł II tak spojrzał z miłością na tych chorych i powiedział: Wy jesteście mocni. I za chwilę dodał jeszcze głośniej: Wy jesteście mocni. I dodał: Wy jesteście mocni. Że wiara Jezusa Chrystusa pomaga nam w tym cierpieniu
zobaczyć sens, wartość. Kilka razy zaproszono mnie, żebym wygłosił kazanie w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Lubawie, w Armii Mazurów. I kiedy pierwszy raz przekroczyłem płot tego zakładu, to miało być kazanie do chorych i do służby zdrowia, to zobaczyłem ten taki napis. Drogi naszego zakładu naznaczone są cierpieniem, które uszlachetnia i nadaje sens i wartość naszemu życiu. Tak, cierpienie potrafi uszlachetnić i nadać sens i wartość życiu. Jeśli na cierpienie patrzymy oczyma wiary, jeśli krzyż przyjmujemy razem z Chrystusem, to jesteśmy mocni. Moi drodzy, i nie ma chyba piękniejszej modlitwy niż właśnie modlitwa świadomie dźwigania krzyża. Łatwo jest odmówić bolesne tajemnice różańca, prawda? Tak pobożnie. Tak wzdychając do Pana Boga, do Matki Bożej, odmówić sobie bolesne tajemnice różańca. Piękna modlitwa, piękna. Ale o wiele trudniej jest tych bolesnych tajemnic, tajemnic krzyża doświadczyć. Jaką wy posiadacie moc, jeśli tylko swoje cierpienie, doświadczenie choroby, starości uczynicie modlitwą? A czy nie ma w waszym życiu tych, którzy tej modlitwy bardzo potrzebują? Tych, których kochacie? Tych, którzy się wami opiekują? Może tę modlitwę, to cierpienie trzeba ofiarować za wasze dorosłe dzieci, które może pogubiły się w życiu, odeszły od Pana Boga, odwróciły się od Boga. Może to wasze cierpienie, ta wasza modlitwa jest ich ostatnią odesłą. Może cierpicie po coś. Chorujecie po coś. Proście Boga, byście mieli siłę czynić z waszego cierpienia autentyczną modlitwę. To będziecie mocni tak idzie na myśli. Chociaż płacząc po ludzku, tacy czasami słabi, niedowężni i zależni od innych. Dziękuję wam za to wasze cierpienie, za wasze modlitwy, za wasze choroby znoszone głębnie, za waszą starość. Dziękuję. Wspomnijcie może też czasem w tym swoim cierpieniu, w tym dźwiganiu krzyża tego misjonarza, co się w tym roku tak mądrze pytanie. Wspomnijcie. To jest powiedziałem. Umiejmy doceniać tych wszystkich, których
wysłali mnie do pracy w ogromnym szpitalu krótkowskim, klinicznym, byłem kapelanem. To było doświadczenie, które nauczyło mnie bardzo dużo. Tam codziennie odwiedzałem chorych, chodziłem od sali do sali, dzień w dzień rozmawiałem z chorym, udzielałem im sakramentów. Tam na jednym oddziale, oddział chirurgii naczyniowej, jako pielęgniarki pracowały też dwie siostry miłosierdzia, siostry Szarek. Zresztą też nasza rodzina wicemdzielska. Zgromadzenie sióstr założone przez świętego Wicentego Apału. Pięknie pracowało, z oddaniem. Któregoś dnia, robiąc taki obchód tego oddziału, zajrzałem do takiej dyżurki pielęgniarek. I tam w tej dyżurce pielęgniarek, ta siostra Szarek, ta siostra miłosierdzia, pielęgniarka, płakała. Co tam płakała? Zanosiła się łzami. Okazało się, że przed chwilą nadbliżał jej jeden z chorych, pacjent. Najbardziej wulgarny sposób. Obraził godność, jej kobiecą godność, zwyzywał ją. I nie wytrzymał. I płakał. I w pewnym momencie na takiej tablicy, w tej dyżurce pielęgniarek, zapaliła się lampka. Jak jakiś chory potrzebował pomocy, to przy łóżku ma taki guziczek. Zapala się w dyżurce pielęgniarek lampka. Nie wiem, jak teraz, to było około 30 lat temu. I to ten chory, który przed chwilą nadbliżał tej siostrze, prosił o pomoc. Czegoś potrzebował. I ta siostra, ta zakonnica, pielęgniarka podniosła się, żeby pójść znowu do tego chorego. I wtedy powiedziała siostro, nie, siostra zostanie. Koleżanka siostry zostanie, bo chciała iść mu pielęgniarka. Dokąd siostra idzie? A ona otarła łzy i powiedziała do nieba księży idę. Do nieba. I poszła do tego chorego. Tak, moi drodzy, którzy opiekujecie się chorym. I czasami macie już naprawdę serdecznie dosyć. Proście Boga, żebyście potrafili też otrzeć swoje łzy. I miejcie świadomość, że kiedy z miłością idziecie do tych, którymi się opiekujecie, to tak naprawdę idziecie do nieba. Bo takiej miłości, takiej służby Jezus nie zostawi bez nagrody. Bo taka miłość, taka służba potrafi też zmywać nasze grzechy. Za chwilę udzielimy tym, którzy będą tego pragnęli, sakramenty nauczenia. Uwierz, że w tym sakramencie przychodzi do was Jezus Chrystus ze swoją mocą, ze swoją łaską, byście godni z miłością ten krzyż mogli nieść. Byście swoje cierpienie potrafili uczynić modlitwą za tych, których kochacie. Byście potrafili przytulić ten krzyż cierpienia. Także za tych, którzy wam się opiekują, wam pomagają. Cierpienie usza
cierpiących i tych, którzy cierpiącymi się opiekują. Jak ktoś Ciebie pięknie powiedział, wielu ludzi dopiero przy łóżku chorego stało się człowiekiem. Wielu ludzi dopiero przy łóżku chorego stało